dobry, Marlena Siok. Oglądacie Państwo program Mazowsze – Wiadomości z regionu. Sprawdźmy, co w tym odcinku. Jak wygrać ze smogiem? Budżet obywatelski Mazowsza. Inwestycje w sport. Droga 579 za 26 milionów. Pieniądze z budżetu Mazowsza w powiecie grójeckim. Choroby układu oddechowego i krążenia, przedwczesne zgony, zwiększona zachorowalność na nowotwory czy nawet na COVID-19 to skutki oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Na Mazowszu z powodu smogu umiera przedwcześnie około 6 tysięcy osób w ciągu roku. Władze Mazowsza edukują i zachęcają do konsultacji projektu uchwały antysmogowej. Jak walczyć ze smogiem? Wiedzą w Otwocku. Ekipa ekopatrolu przygotowuje się do pracy. Chciałoby się powiedzieć dzień jak codzień. Jak wynika z prowadzonych na początku roku badań Polskiego Alarmu Smogowego, Otwock ma gorsze powietrze niż Warszawa. Ekopatrol działa przez 5 dni w tygodniu. Panowie są cały czas w ruchu, wyjeżdżają na interwencje, na zgłoszenia mieszkańców. Reagują na wszystkie prośby o przyjazd, o kontrolę komina sąsiada, który podejrzanie dymi. Kontrolują kotłownie, sprawdzają jakość pieca, rodzaj pieca, to czym się pali, co jest przy piecu. Mamy też specjalistyczne laboratorium, takie mobilne, które może być wykorzystywane z dronem. Problem ze smogiem pogłębia się w okresie jesienno-zimowym i jest szczególnie dotkliwy na obszarach o większym zagęszczeniu domów i mieszkań. To głównie skutek niskiej emisji, czyli zanieczyszczeń powstających przez palenie w piecach i kominkach. Zdecydowane ograniczenie niskiej emisji przełoży się wymiernie na jakość i długość życia mieszkańców. Najbardziej znaczące ograniczenie kosztów zdrowotnych odnotowano m.in. dla Otwocka. Tutaj dlatego jako miasto nie ograniczamy się do jednego toru przyjętych działań. Mamy podjęte już kilka programów, które mają na celu zmniejszyć ilość tych źródeł niskiej emisji na terenie Otwocka. Urząd Marszałkowski przygotowuje zmiany w uchwale antysmogowej dla Mazowsza. Zgodnie z nimi w 2030 roku ma zostać wprowadzony zakaz spalania paliw stałych. Nowe regulacje dotyczą powiatu otwockiego, grodziskiego, piaseczyńskiego, legionowskiego, wołomińskiego, warszawskiego, zachodniego, nowodworskiego, pruszkowskiego, mińskiego oraz Warszawy. Według niego od 2030 roku w swoich domach nie zainstalujemy już pieców na paliwa stałe. W tej jakości powietrze bardzo negatywnie wpływa nie tylko na sprawy związane z oddychaniem, czy też na różnego rodzaju dolegliwości dotykające górnych i dolnych dróg oddechowych, ale co ciekawe, wpływają bardzo negatywnie na centralny ośrodek nerwowy, no i powodują nowotwory. I to nowotwory nie tylko płuc, ale jak się okazuje, również nowotwory krwi, w tym białaczkę. Oprócz tych dolegliwości występują bardzo poważne schorzenia sercowo-naczyniowe. Ta wiedza staje się coraz bardziej powszechna, a oprócz tego również mamy problemy w okresie prenatalnym, przedwczesne porody, to bardzo przykra sprawa. W związku z tym, jako ten główny motywator i uzasadnienie dla wprowadzenia zmian w uchwale antysmogowej, przyjęliśmy aspekty zdrowotne. Otwock realizuje również gminny program dotacji do wymiany źródeł ciepła, w ramach którego w ostatnich latach zlikwidowanych zostało ponad 600 pieców węglowych. W stolicy za wprowadzeniem nowych regulacji opowiada się 69% ankietowanych, w podregionie warszawskim wschodnim 65%, a w warszawskim zachodnim 66% badanych. Na co chcielibyście Państwo wydać wspólne pieniądze w swojej najbliższej okolicy? O tym zadecyduje kolejna edycja budżetu obywatelskiego Mazowsza. Spośród 252 zgłoszeń pozytywną ocenę otrzymało już 111 projektów. Głosowanie ruszy 20 września, a na ich realizację samorząd Mazowsza przeznaczył 25 milionów złotych. Ten sprzęt służący obiektywnej diagnostyce nagłego zaniewidzenia i zapobiegania ślepocie został kupiony w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Znalazł się w oddziale okulistycznym w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie. To efekt projektu Promocja i Ochrona Zdrowia. Służą naszym pacjentom, mieszkańcom Mazowsza, zwłaszcza w sytuacji zupełnie nieoczekiwanie on się nam tutaj przydał, w sytuacji pandemicznej, gdzie stwierdzamy jednak w związku z koronawirusem sporo nagłego zaniewidzenia u młodych osób zupełnie o nieznanej etiologii i właśnie ten sprzęt, który mamy, to jest sprzęt dedykowany do elektrofizjologii, do badania czynnościowego nerwu wzrokowego i siatkówki, okazał się nieocenioną pomocą.
Mazowiecki tryptyk teatralny. Nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. To projekt z obszaru tematycznego kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Na początku chciałam podziękować, że miałyśmy możliwość, tak, wzięcia udziału w budżecie obywatelskim. Wspaniała inicjatywa. Dziękujemy też wszystkim mieszkańcom, którzy na nas głosowali, bo gdyby nie oni, nie mogłybyśmy zrealizować tego, co do tej pory nam się udało zrobić. Multimedialne ogrody, plenerowy festiwal filmowy, zakup karetek, doświetlenie przejść dla pieszych czy nowe chodniki. Do drugiej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza mieszkańcy zgłosili w sumie 252 projekty, w tym aż 182 w podregionach i 70 ogólnowojewódzkich. Wszystkie zostały poddane ocenie formalnej, ocenie co do zgodności z prawem oraz wykonalności technicznej. Decyzją zarządu pozytywny wynik otrzymało 111 z nich i to właśnie na nie mieszkańcy będą mogli oddać swój głos. Życzę nam wszystkim, żeby te projekty zostały po pierwsze przegłosowane przez tych, którzy o tym będą decydowali, a decydują wszyscy obywatele. Przypomnę, że głosowanie jest elektroniczne. Zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tymi projektami, poczytania o nich i świadomego podjęcia decyzji. Tutaj o kwestii technicznej na pewno powie pani dyrektor Sara Michalska. No i życzymy nam wszystkim, żebyśmy mimo tej trudnej pandemicznej sytuacji mogli dalej rozwijać nasz przepiękny region, nasze kochane Mazowsze. Kolejna edycja budżetu obywatelskiego Mazowsza pokazała, że mieszkańcy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu regionu. Mają pomysły i chcą je realizować. Nowe projekty, które nie były zgłoszone w pierwszej edycji, to są projekty, które przyczyniają się do minimalizacji społecznych skutków pandemii, co nas oczywiście bardzo cieszy. Są to projekty związane z warsztatami, z psychologami. Również mamy nowy projekt Różowa Skrzyneczka. Jest to projekt, który zakłada dla młodych kobiet, młodych dziewczynek bezpłatne środki higieny osobistej. Bardzo fajny projekt również mamy Tyflografiki Muzeum Malczewskiego, przyjazne osobom niewidomym. Wszystkie informacje dotyczące budżetu obywatelskiego Mazowsza dostępne są na stronie internetowej bom.mazowia.pl, a także na profilu budżetu obywatelskiego Mazowsza. W czasie sportowego święta, jakim jest olimpiada, warto przypomnieć, że najwięksi mistrzowie zaczynali na boiskach szkolnych czy osiedlowych. Te z kolei powstają i są modernizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej. Na ich realizację w tym roku w budżecie Mazowsza jest prawie 4 miliony złotych. Przebudowa skateparku w Białobrzegach, budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej przy PSP 3 w Radomiu, czy modernizacja kortu tenisowego w Solcu nad Wisłą to tylko niektóre spośród 28 inwestycji z subregionu radomskiego, które otrzymają dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej. Ta infrastruktura przede wszystkim jest potrzebna, po drugie ta infrastruktura już ma paręnaście czasami lat, więc trzeba ją modernizować, dlatego też taka możliwość w tym działaniu dotyczące samej modernizacji, ale i budowy nowych obiektów sportowych. Nie trzeba nikogo przekonywać, że młodzież oczekuje pewnego rodzaju innowacji typu skateparki czy różnego rodzaju inne obiekty sportowe, takie, które służą aktywności fizycznej dzieci. Ja się bardzo cieszę, bo to prawie 28 dokładnie tych inwestycji z regionu radomskiego, ponad 200 na całym Mazowszu. O pomoc finansową w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej mogły ubiegać się zarówno gminy, jak i powiaty z województwa mazowieckiego. Samorządy mogły budować nowe obiekty sportowe, ale też modernizować lub remontować już istniejące, w tym hale i boiska,
korty tenisowe, skateparki, lodowiska, obiekty do uprawiania sportów wodnych, a także siłownie plenerowe, pump tracki czy też place sportowo-rekreacyjne. Budowa wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią syntetyczną przy szkole numer 3 na Michałowie i cieszę się, że to jest kolejna inwestycja w infrastrukturę szkolną, infrastrukturę sportową, która pozwala naszym młodym radomianom rozwijać swoje pasje, a przede wszystkim swoje zainteresowania sportowe. Jednocześnie niewątpliwie poprawia to jakość bazy sportowej przy tej szkole, co też przełoży się na wyższą jakość kształcenia kultury fizycznej. Każdy samorząd mógł złożyć tylko jeden wniosek na jedno zadanie. Na realizację Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej w budżecie Mazowsza zarezerwowano prawie 4 miliony złotych. Dzięki środkom z budżetu Mazowsza wyremontowana zostanie droga wojewódzka nr 579 na terenie gmin Błonie i Leszno. Koszt inwestycji 5 km to niemal 26 milionów złotych. Kompleksowa przebudowa prawie 5 km drogi nr 579 obejmuje wymianę konstrukcji jezdni, rozbudowę skrzyżowań, przebudowę przepustów oraz oświetlenia, budowę kanalizacji deszczowej, budowę chodników oraz ścieżek rowerowych. Czas przewidziany na wykonanie zadania to 18 miesięcy. Są takie odcinki jeszcze, które są jak wyrzut sumienia. Tak? I tak ten odcinek był takim w pewnym sensie wyrzutem sumienia, bo chociaż część tej drogi udało się zrobić bardzo wcześnie, powiedziałbym nawet tuż po naszym wstąpieniu do Unii Europejskiej, no to zatrzymało się to na gminie Leszno. Droga zostanie przebudowana w miejscowości Leszno, Białuty, Błonie. Aktualna jezdnia zostanie całkowicie rozebrana i wykonana w nowej konstrukcji. Nowa droga będzie poszerzona do 7 metrów. Powstanie nowa nawierzchnia na wjazdach, przepusty pod wjazdami i jezdnią główną oraz rowy. Pewne utrudnienia, jak to zwykle jest przy inwestycjach drogowych, oczywiście ich należy się spodziewać, ale wszystko po to, aby skrócić czas realizacji. Z mojej strony pragnę zapewnić, że dołożymy starań, aby przewidziany umową okres 18 miesięcy na zrealizowanie zadania, 15 miesięcy na wykonanie robót drogowych był możliwie krótki i z pełną siłą i zaangażowaniem przystąpimy do pracy w tym roku, aby zrealizować wspólne założenia dotyczące przerobów i wykonania odcinków robót w terenie. Pieniądze na remont drogi były zabezpieczone w budżecie Mazowsza od kilku lat. Ten czas był potrzebny na rozstrzygnięcie przetargów. Samorząd województwa cały czas inwestuje w remonty, budowę i modernizację dróg. To bardzo drogie inwestycje. Koszt każdego kilometra drogi to miliony złotych. Już za półtora roku pojedziemy zmodernizowanym odcinkiem tej trasy. Modernizacja boiska w Grójcu, montaż zbiorników na wodę deszczową w Kuklówce Radziejowickiej czy modernizacja sieci wodociągowej na terenie rodzinnego ogródku działkowego w Warce to tylko niektóre inwestycje ze wsparciem samorządu Mazowsza. Dzięki pomocy z Unii Europejskiej wykonana zostanie także termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie grójeckim i gminie Chynów. W ramach projektu zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego samorząd Mazowsza przekazał szpitalowi w Nowym Mieście nad Pilicą nowoczesny ambulans typu C. Najnowszy i najlepiej wyposażony tego typu pojazd przeznaczony dla specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył 634 tysiące złotych z Unii Europejskiej. Nowy sprzęt medyczny trafi także do Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu. W placówce pojawi się nowoczesny tomograf. Zadanie obejmuje także adaptację pomieszczeń niezbędną do montażu, instalacji oraz uruchomienia sprzętu. Samorząd przeznaczył na ten cel prawie 3 miliony złotych z Unii Europejskiej. Pewno przyda się. Czekaliśmy dość długo na nowy ambulans. Mamy w wyposażeniu dwa, które są już zużyte. Dlatego też zabiegaliśmy o to, żeby dostać nowe ambulanse. Udało się jeden pozyskać, ale myślę, że w najbliższym czasie pozyskamy jeszcze drugi. Samorząd Mazowsza wsparł również inwestycje z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego w powiecie grójeckim przebudowana została droga powiatowa nr 1656W Grójec-Miedzechów za 250 tysięcy złotych. Środki z budżetu Mazowsza pozwoliły także na wyremontowanie dróg powiatowych nr 1604 Szczęsna-Różce i przebudowę drogi powiatowej nr 1613 Różce-Rębowola za 3,5 miliona złotych. Podpisaliśmy rzeczywiście 13 różnych umów. Większa z nich dotyczy wsparcia dla obiektów sportowych. Daje to szansę na tworzenie nowych obiektów sportowych, modernizację tych starszych obiektów, doposażenie. Jest też ciekawy projekt dotyczący obszaru czystego powietrza i różnorodności biologicznej.
No i wreszcie wsparcie rzeczywiście dla działkowców, niewielkie granty, ale motywujące tych, którzy gospodarują na swoich działkach po to, żeby mogli zmodernizować infrastrukturę. Tutaj kolejne pieniądze dokłada gmina, no i sami działkowcy. W efekcie mamy taki program, który się cieszy coraz większym zainteresowaniem, a działki to płuca naszych miast i stąd wspieramy te wszystkie działania. Budowa lodowiska w Warce, modernizacja hali sportowej w Goszczynie czy budowa skateparku w Jasieńcu to tylko część inwestycji, które uda się przeprowadzić w powiecie grójeckim dzięki dofinansowaniu z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021. W tym odcinku to już wszystko, co przygotowaliśmy, a wkrótce zapraszam na kolejny program Mazowsze – Wiadomości z regionu. Do zobaczenia.